Siemano, siemano! Zakulników TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach. Na dzisiaj zajmiemy się częścią czwartą interesujących shipów bądź intrygujących. I szczerze wam powiem, to co dzisiaj się będzie działo, to jest normalnie eksplozja umysłu, więc zamieniacie się w słuch, a ja was chętnie poprowadzam po tych szalonych shipach. Na pierwszy ogień będzie ship Courtney X Bridget. I co na ten temat mogę powiedzieć? Szczerze, patrząc na to, jak one miały relacje na wyspie totalnej porażki w pierwszym sezonie, były koleżankami, de facto były koleżankami, ale nie na tyle dobrymi jakoś mocno, żeby, nie wiem, ich shipować, tą dwójkę, żeby je shipować tak na dobrą sprawę, no. Były przyjaciółkami, nawet się wspierały w pewnych momentach. Patrząc na to, jak na przykład był ten słynny konkurs talentów w piątym odcinku na wyspie totalnej porażki i tak dalej, no widać, że w tamtym momencie się lubiły, ale wiadomo, tam przez niezdarność Bridget, wiadomo, zostały zniszczone skrzypce Courtney i tak dalej, na przykład, i potem no trochę inna relacja była, na dość krótki czas była gorsza relacja, ale jednak była. Potem wiadomo, była fajna zgoda i w ogóle było super fajnie, świetnie. Patrząc na kolejne odcinki, dopóki była Courtney, to relacja była całkiem spoko pomiędzy nimi. No, nie było jakichś szczególnych, gigantycznie mocnych relacji pomiędzy nimi, ale stosunki pomiędzy obiema dziewczynami były jak najbardziej spoko, były bardzo fajne. Co mogę na ten temat powiedzieć? No, niestety już w kolejnych sezonach relacja pomiędzy Courtney i Bridget to praktycznie, że nie istniała, bo wiadomo, na planie totalnej porażki do Bridget była w dwóch odcinkach tak na dobrą sprawę, a Courtney pojawia się dopiero w odcinku 13 na planie totalnej porażki. Patrząc później na to, co było w totalnej porażce w trasie, gdzie Bridget odpadła w czwartym odcinku Mróz i konie, jak się ten odcinek nazywał, a Courtney no zaszła dosyć daleko, bo z tego co pamiętam aż do odcinka bodajże 19, czy tam 18, już nie pamiętam dokładnie. 18 to było akurat podsumowanie, więc w 17 odpadła, jak dobrze pamiętam. No i patrząc na to, że są one shipowane, co ja na ten temat sądzę? Ship może nie głupi, ale na pewno nie widziałbym tej dwójki, ani Courtney, ani Bridget w jakichś tam, kurde, nie wiem, związkach, bo to już w ogóle dla mnie taka, no, przesada. Wiesz, jako przyjaciółki tak, owszem, widziałbym je, ale nic ponadto, bo raz, że to trochę dziwne, a dwa to, no wiecie, no. No wiecie, nie wiem, kurde, ja to tam nie chcę tutaj oceniać, kurde, jak to tam, kto, jakie postacie shipuje, ale no mówię, tak niezbyt mi, tak średnio leży mi ten ship w sumie. Wiadomo, ja to bardziej, wiecie, takie shipy tego typu widzę, jak Courtney czy Bridget, widzę bardziej jako taki, wiecie, taką bardziej przyjaźń, jako zwykłą, nic ponadto, taką zwykłą przyjaźń, która się rozwija i tak dalej, no taką, wiecie, zażyłość, nic ponad to, jakby to można powiedzieć, niż to było przedstawione w tym shipie, bo trochę sobie, no, przeglądałem tego, no i mówię, niektóre shipy naprawdę są posrane. Gratuluję fanom kreatywności, ale naprawdę niektóre shipy to rozwalają czerep i to tak raz pozytywnie, raz mogę nawet powiedzieć, że nawet i negatywnie, ale tutaj jak mówiąc ocenić ship Courtney Bridget, Courtney X Bridget, szczerze dałbym takie kurwa średniak taki 5 na 10 to bym dał, bo mówię, ja je widzę, wiadomo, w jakiej roli jako przyjaciółki, jest tak ponadto, tak na dobrą sprawę. I teraz następny ship Gwen X Bridget, albo Bridget X Gwen. Szczerze, Bridget X Gwen, czy to dobry ship? Szczerze, pierwszy sezon naprawdę miały bardzo dużo, można powiedzieć, fajnych interakcji pomiędzy sobą. Na przykład szukały autora listu, który potem okazał się listem od Harolda do Leszauny. Tak, i powiedzmy sobie szczerze, no fajna, ciekawa racja wtedy była pomiędzy Bridget i Gwen. Powiem ogólnie, że bardzo się nawet lubiły, było to widać, że one się po prostu lubią w pierwszym sezonie. No niestety potem ta relacja
Powiedzmy sobie szczerze, ucichła, urwała się z tego względu, że Bridget praktycznie, że nie konkurowała w kolejnych sezonach, no. Mówię, w drugim sezonie była w konkurencji dwóch odcinkach, potem prowadziła podsumowania. W trzecim sezonie była w czterech odcinkach, potem prowadziła podsumowania, no. I to też w dodatku nie wszystkie podsumowania, więc... No, Bridget było po prostu mało na ekranie. Gwen była prawie że cały czas na ekranie, no poza drugim sezonem, bo była w siedmiu odcinkach, więc tutaj no Gwen, no... Była mało w drugim sezonie, ale patrząc, bo tutaj się głównie będę opierał ich relacje w sezonie numer 1 na wyspie totalnej porażki. No, Gwen i Bridget, dobre przyjaciółki, dobre kumpele, ale też nie widzę sensu, żeby nic ponad to robić z tymi postaciami. No nie widzę sensu, nawet ja, no można powiedzieć, no mam do tego takie podejście, że słabe w opór, ale shipowanie ich na zasadzie przyjaźń, przyjaciółki, w ogóle pomagamy sobie. Jak najbardziej popiera, bo tutaj akurat w przeciwieństwie do relacji z Courtney, można powiedzieć Courtney i Bridget, że się bardzo lubiły w pewnym momencie, to tutaj Gwen i Bridget miały jeszcze więcej tych relacji pomiędzy sobą, więc tutaj tym się bardziej pozytywnie ocenia od poprzedniego shipu, więc tutaj taka siódemka by akurat tutaj wleciała. No nic ponadto co mówiłem przy Courtney i Bridget, ale myślę, że tutaj shipowanie ich jako przyjaciółki jeszcze ma jako tako, można powiedzieć, jak najbardziej sens. A teraz trzeci ship, który rozwali wszystkie głowy, można powiedzieć. Rozwali wszystkie głowy, powiecie, kurde, popierdoliło tego kogoś, że ktoś takiego stworzył, taki ship. Więc zamieniajcie się sług. Chodzi o ship. Tak, ten słynny ship. Amy x Amy, czyli siostry bliźniaczki z wyspy Pakitew. O ja pierdolę. Ma to w ogóle jakikolwiek sens? Przecież Amy się zęcała nad Sejmi przez wszystkie odcinki, które one obie występowały. No, Amy wypadła w trzecim odcinku Wyspy Pakitew, bo została wrobiona przez... Znaczy w czwartym odcinku, bo ponieważ została wrobiona przez Sejmi. A potem one obie po powrocie Amy wypadły z programu. Czyli Amy i Sejmi obie wypadły z programu w piątym odcinku Wyspy Pakitew. Najpierw wiadomo, Sejmi wrobiła Amy, ta wypadła i tak dalej, potem oczywiście była zemsta tej drugiej siostry i generalnie nadal się nienawidzą, nie ma żadnej konkluzji, nie ma żadnej puenty z tej historii, więc historia bliźniaczek, no fajnie to się oglądało, ale zawsze było mi szkoda tej całej Sejmi, bo jednak to siostra się nad nią psychicznie zdecała, jak i też i poniekąd można powiedzieć, że nawet nie fizycznie, więc... No, dla mnie Amy to taka trochę psycho... nie wiem... psychopatka, tak szczerze mówiąc, tak krótko ją opisując z charakteru. No, a Amy to jest ta dobra siostra, która była zawsze uważana za tą złą siostrę, więc... Wiecie, jakie mam raczej nastawienie do tego shipu, strasznie negatywne, nie ma kompletnie, kurde, sensu. Chociaż wiecie, przedstawienie ich takiej alternatywnej historii, jaka jest tam w tym shipie, że one się bardzo... Można powiedzieć, lubią, kochają, że wszędzie razem ze sobą są. No nie powiem, no siostry idealne w tym shipie. Szczerze powiem, siostry idealne, rodzeństwo idealne. Ale ciekawe, czy miałoby to sens totalnej porażce. Szczerze chciałbym coś takiego zobaczyć. Jak one się oboje, nie wiem, lubią, kochają jak siostry, tak jak to powinno być. Można powiedzieć, obie dziewczyny, a nie oboje, źle powiedziałem. Obie dziewczyny, jak się to można powiedzieć, kochają. Jak siostry, tak normalnie. Chciałem zobaczyć, ale czy do tego by w ogóle doszło, do czegoś takiego, do takiej, kurde, konkluzji? Kurda, szczerze, ja wątpię, bo jednak twórcy totalnie porażki lubią tak bardziej zaskakiwać i mój taki wątek, gdzie obie siostry się kochają na zabój i to jeszcze w reality show. Powiem wam szczerze, nie miałoby tak naprawdę sensu. Jeszcze wiecie, mieliby rozpisać tą historię, że muszą rywalizować ze sobą. Byłoby to dosyć ciężkie do napisania, bo to wiecie, nie jest coś na zasadzie wątku miłości chłopaka do dziewczyny, że tutaj wiadomo, związek, to, ale tak czy siak mogą rywalizować. Tutaj tak, bo można powiedzieć, że taką więź rodzinną byłoby dużo gorzej pokazać niż w przypadku więzi na relacji, na przykład związek, czyli chłopak-dziewczyna. To już by było akurat dużo gorzej do przedstawienia, jeśli chodzi o relacje Amy i Sejmi, bo no jednak nie ukrywajmy,
więzi rodzinne, ciężko byłoby ukazać takim reality show, jakim jest totalna porażka. W mojej kurde opinii jest tutaj ten ship intrygujący, przyznam, ciekawy pomysł na ship, ale praktycznie, ale tak w praktyce jakby miało sens, to by kompletnie się nie sprawdził, więc 4 na 10 daję, bo nie ma sensu, chciałbym coś może takiego zobaczyć, ale tak też muszę spojrzeć bardziej na to obiektywnie, to nie przyjęłoby się to po prostu, nie przyjęłoby się to do serialu w każdym razie, no nie dałoby się tego też za bardzo pewnie oglądać, bo byłoby zbyt dużo screen scenek, tak mi się przynajmniej akurat wydaje. I następny ship, Dakota X Dona, bo Donik z Dakota, ja pierdolę. Dziewczyna, która kocha przyrodę, no, czyta aurę ludzi, wręcz jest wyrwana rodem ze świata Harry'ego Pottera. Wiadomo do kogo, nawiązanie do Luny Lovegood, tak się ta postać nazywa z Harry'ego Pottera. I mamy Dakotę, która zachowuje się typowa influencerka, paparazzi i tak dalej, jest narcystyczna. No, ciekawy pomysł na ship. Ludzie, naprawdę, jestem tak zaskoczony, normalnie nie wiem co teraz ze sobą zrobić, jak ja to komentuję. Naprawdę, to jest coś chorego. Naprawdę, ten ship, mojej skromnej opinii, nie ma żadnego tak naprawdę sensu, bo raz, że one nie miały praktycznie żadnych relacji, tylko że też dobrze widziała, co się stanie z Dakotą, że krążą wokół niej, wiadomo, krąży wokół Dakoty zła aura i wszystko się wokół niej, wszystko się przeciwko niej zwróci, się stanie po prostu krzywda, co się stało, bo zamieniła się mutanta w ósmym odcinku Zemsty Wyspy. Wiadomo, jak to mniej więcej przebiegało po kolei na tle każdego z odcinków, można powiedzieć, i metamorfoza. Metamorfoza trwała raptem, no, 2 odcinki, bo pod koniec 7 się zaczęła, a skończyło się na odcinku 8 i pożegnaliśmy ją raz na zawsze z programu, że tak powiem. No szkoda, bo Dakota dosyć ciekawa postać, tak samo jak i Dawn, ale stało się to, co się z nią stało. To ja akurat ja Dakotę nawet w miarę lubiłem, aczkolwiek do Dawn nie dorasta mimo wszystko. Ale tak patrząc na to, jakby tak kurde zrobić z ich przyjaciółki, no miło by się może oglądało, może Dakota pod wpływem Dawn by się zmieniła na lepszy, nie byłaby narcystyczna, nie patrzyłaby tylko na wygląd, byłaby taka bardziej taką zwyczajną dziewczyną, a nie tylko influencerstwo, paparazzi i można powiedzieć robienie sobie sweet fotek i tak dalej, tak dalej. Może by miałoby to jakikolwiek sens, ale czy to by się przyjęło w kanonie, to kurwa raczej by się nie przyjęło w kanonie, jeśli by to wprowadzili, bo no nie ukrywajmy, dla mnie by to było dość dziwne, dla fanów raczej także, na tych co wiadomo znają obecną totalną porażkę z obecnej linii czasowej, która no się skończyła, no to no nikt by raczej tego nie przyjął do wiadomości, to co tam zaserwowano w tym shipie, więc ship, tak samo jak można powiedzieć, przyjemnie 4 na 10 tam, bo nic szczególnego. A teraz ostatni ship, numer 5, to na co każdy czekał, bo też było pisane w komentarzach, więc tutaj można powiedzieć pozdrowienie dla wszystkich, którzy pisali o shipa w komentarzach. Pozdrawiam was wszyscy, ludziska. A shipem, który tutaj poruszę na zakończenie tego filmu, jest Breaking Joe. Tak, British Joe, naprawdę, tak zwany joke, można powiedzieć w skrócie. Szczerze, ten ship miałby sens jako przyjaźń, ponieważ British Joe tutaj często rywalizowali to bardzo fajny sposób pomiędzy sobą. Jedna drugiej osobie dogryzała, Joe dogryzała Brickowi, Brick dogryzał Joe pod różnym, można powiedzieć, kątem, więc tutaj miałoby to jak najbardziej sens. No ale nie widzę ich na pewno w związku, że wiecie, że chłopak-dziewczyna relacja. Na pewno czegoś takiego tutaj nie widzę, ponieważ Brick jest taką osobą bardziej spokojną, nawet strachliwą bym nazwał. Joe jest z kolei taką postacią, która jest takim typowym bully. Lubi dokuczyć, lubi przedrzeźniać się. Natomiast Brick niezbyt to lubi, więc tutaj związek by raczej pomiędzy tą dwójką by mojej skromnej opinii nie wypalił, nie miałby jak najbardziej sensu. W sensie nie miałby to kompletnie sensu w mojej, można powiedzieć, takiej skromnej opinii. Więc tutaj pomysł jako przyjaźń na nich jest ok.
nic tak naprawdę poza tym, więc tutaj ten ship dostaje ode mnie ocenę 6 na 10. A teraz do was pytanie, drodzy widzowie, jakie wy macie tutaj, można powiedzieć, typy shipów swoje ulubione? Napiszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. I zapraszam na kolejne materiały na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia, cześć. Na razie.